Przed nami absolutna gwiazda czwartej edycji rozgrywki Mistrzów, Mateusz, czyli Massey 20. Co prawda dzisiejszy dzień już nie jest tak doskonały jak wczorajszy, kiedy praktycznie miałeś wspaniałą serię, zdarzyło się kilka porażek, ale jednak przewaga jest ogromna. Czy przed tą ostatnią serią 10 meczów myślisz, że bezproblemowo uda ci się utrzymać tą przewagę i zdobyć tytuł Mistrza Polski w grze Football Manager? Czuję się coraz pewniejszy, ale jeszcze nie do końca, jeszcze myślę nad tym, żeby chociaż jakieś punkciki zdobyć. Żebyś mnie tam nie ścigał. Cieszę się bardzo, że Domi akurat przegrywa z innymi. Z komputerem, i z innymi też. To mnie cieszy, bo inaczej to by było trochę kiepsko, bo by odrobił 6 punktów, ale gubi punkty z innymi na szczęście, a ja staram się nie gubić tych punktów właśnie z innymi. To mnie trzyma, te 14 punktów przewagi. Powiedz mi, czy w ogóle w twojej drużynie były jakieś problemy? Chodzi mi o kontuzje, jakieś problemy z niezadowoleniem zawodników i tak dalej. Kontuzje były na początku, ze względu na to, iż moja jakby przygotowanie do sezonu to nazywa się Czerczesow. Czyli? Czy jest tak mocne, że po prostu muszą być kontuzje. Mhm. Więc miałem kontuzję na przykład Lorisa i musiał zagrać Rico przez parę meczów, dobrze, że nie dostał. Mhm. Bo wtedy by było kiepsko. No potem już się chłopacy zgrali, trochę zmieniłem obciążenie i wyszło, widać, że trening wyszedł na dobre. Opowiedz nam, bo była bardzo ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o bramkarzy. Miałeś w karze, masz tylko dwóch bramkarzy. Opowiedz o sytuacji, którą miałeś z Rico. Rico dostał propozycję, bo miał klauzulę 30 milionów i Barcelona złożyła 30 milionów, więc jeżeli by zaakceptował tą ofertę, zostałbym z jedynym bramkarzem na 20 spotkań, więc to by było kiepsko. Ale na szczęście dałem mu taką ofertę, chyba nie do odrzucenia, że nawet chyba sam Messi nie ma w rzeczywistości tyle kasy. No i się udało go przekonać do zostania. Może też atmosfera pomogła w tym zespole, więc... Także wybrnąłeś z tej sytuacji, tak, bo przez chwilę widziałem, że było naprawdę, że tak powiem, gorąco. Gorąco było, ale się udało. Ale się udało, także trzymamy kciuki, 10 spotkań ostatnich przed nami, życzymy powodzenia. Dziękuję.